Niedawno. Około tygodnia, dwóch. Coś tak. A ten brzuszek u Michałka dalej go boli? Tak, i powiem wam, jak to było. Michałek, wczoraj minęły 2 tygodnie. Wieczorem leżał u mnie na łóżku i powiedział, że mama, ja się boję. I wtedy na chwilę od razu zaczęło go boleć. Mam pytanie do ciebie, Edytko. Wskazywał miejsce, w jakim go ten brzuszek boli, czy w nadbrzuszu, czy bardziej w jelitach? Tak, pokazywał na środek. Tak jakby przy pępku. Przy pępku. Dobra. A powiedział, kogo się boi? Nie, tylko że się boi. I później po paru dniach, że się boi, że ja umrę. O, że umrzesz. I że nie chce chodzić spać, bo się boi, że umrze. No i śpi z tobą w łóżku, tak? A kiedy ty miałaś wykonywaną tą pracę u tą poprzednią? Energetyczną? No, w maju tego roku, Edytko? Tak. A powiedz mi, a dlaczego ty się zwróciłaś tam do tej osoby? Też mama. Aha. Okej. A powiedz mi, a z jakiego powodu się tam zwróciłaś? Co cię niepokoiło wtedy? No to wtedy to tylko było sesja dla mnie. Nie, ale... bez dzieci. No dobrze, ale coś z tych, z jakimi punktami przyszłaś, czyli z czym przyszłaś tam na tę pracę? Z moją chorobą. No i tam też pieniądze i szczęście, miłość. A o co chodzi z tą miłością, Edytko? Nie mogę znaleźć. Ale masz problemy w relacjach z mężczyznami? Jakbyś to określiła? Trafiam na tych, co trzeba. Czyli jaki to jest rodzaj mężczyzn? Mają jakieś problemy z uzależnieniami? Są na przykład damskie boksery? No nie wiem, no jakbyś określiła takich mężczyzn? Uzależnieni, alkohol albo... Tak myślałam. Więc... A możesz mi tak troszeczkę przybliżyć, na czym to polega, Edytko? Zaczęło mi się najpierw w nogach i ból jest, że jest dziecko. I czuć to, co... Boli całe ciało, Dorotko, przy fibromiargii. Jest ona bardzo ciężką chorobą do zdiagnozowania. Dlatego, że łatwo ją bardzo pomylić się z czymś innym. Wtedy, kiedy wyklucza się inne choroby, a boli cię wszystko, ból przechodzi z mięśni Czyli to jest taki wędrujący do kości, ból, tak? Wędrujący ból, tak, tak. Wtedy dopiero się diagnozuje fibromiargię. Fibromiargia jest chorobą bardzo ciężko wykrywalną i bardzo ciężką do leczenia. Praktycznie na nią są leki tylko objawowe. Boli cię wszystko, ból ci chodzi, boli w pewnym nasileniu, w mięśniach, w kościach, w stawach, wszędzie. On łazi, czujesz się źle, osłabiona, bardzo zmęczona i tak dalej. Dobrze, a od kiedy masz ten problem? Od kiedy zauważyłaś u siebie takie bóle? Już jakieś 3 lata. Czyli od 3 lat. Dobrze. Jestem. Dobrze, Asiulku, to w takim razie zaczniemy. Edytko, ja poproszę, wyłącz mikrofonik, dobrze? O, super, dziękuję ci ślicznie. Wyszukajmy, Asiu, ciało subtelne Edytki naszej. Jest ciało subtelne, przebywa w eterze, przytulane przez inny byt. Co to jest za byt, Asiu? Hybryda. Demoniczny z namiastką wampirycznego. On ją klęczy przy niej, tak jak ona klęcze i ją tuli. A dlaczego to robi? To znaczy, jest jej eterycznym przyjacielem. On jej słucha, ona z nim rozmawia.
Ale to nie jest ktoś, z kim ona ma koneksję? Kompletnie nie. Okej. Czy ciało subtelne Edytki nas rozpoznaje? Tak. Czy daje nam autoryzację na tę pracę, Asiu? Tak. Dobrze. A zapytaj ją, czemu ta istota jest przy niej? To znaczy tłumaczy ciało subtelne, że to jest jej przyjaciel, on No, ją okej. wspiera. A w czym ją wspiera? W jej samotności, w jej takich momentach, kiedy załamania. Przychodzi ją tuli, przychodzi z nią, chodzi, pokazuje inne kreacje, zabiera ją w miejsca, gdzie ona może się podładować, byt jest nie ingerujące w ciało subtelne i fizyczne. A dlaczego czuje się samotna? Mówi, że gubi się tutaj na ziemi, gubi się w ogóle w takim życiu, że jest jej ciężko, że czasami po prostu nie daje rady, tak tłumaczy. Czy ona sama wybierała warunki tej inkarnacji, Asiu? Nie zupełnie. Zobaczmy moment jeszcze, kiedy była samodzielna, nie miała w sobie tej samotności. To znaczy na pewno w poprzedniej inkarnacji na początku tak. Później widzę, że w trakcie pojawiają się problemy. Przy wyjściu z inkarnacji pojawia się byt anielski tutaj, Luis, który... Którego mamy obecnie. Tak. Wspiera ją ktoś zupełnie inny w tym momencie, ale on ją energetycznie podnosi, nie zabiera kompletnie niczego i przenosi ją w miejsca, gdzie ona może podładować się tą energetyką. Nie za bardzo chce odejść ten pan, bo on nie ufa nikomu. On przy poprzedniej pracy wykonywanej energetycznie przekonał się o tym, że jak ją zostawił wtedy samą, tak jakby i pozwolił jej samej decydować, że to odbiło się bardzo niekorzystnie na niej, więc on tutaj powiedział, że będzie siedział do końca. Na razie może siedzieć, bo na razie tutaj w niczym nie przeszkadza, więc niczego nie robi. Problemu. On niczego nie robi. On niczego Dobra. Nie zabiera. Tak. A Edytka widzi, w czym był problem? Dlaczego? Co się takiego wydarzyło podczas tamtej Zobaczyła pracy? Tylko wielkie, ona pamięta tylko jedną rzecz. Ciało subtelne pamięta wielkie skrzydła, które były rozłożone na boki, na prawo i na lewo, i pamięta jedynie, że ktoś po środku to skrzydeł był, ale nie widzi tej istoty. Ona widzi tylko tak jakby czarny zarys tej postaci. To Poczekaj, zapamiętało ciało subtelne. A wtedy już Luis był przy niej, bo był już podpięty pod Edytkę subtelną. Tak, umocnił się tylko w siłę i wtedy zabrał sobie jeszcze kolegów do pracy. A co się wydarzyło podczas tej pracy energetycznej w maju? To znaczy, przywołana była subtelnie poprzez osobę prowadzącą, istota świetlista. No i przywoływana była w ogóle inna istota świetlista, ale z racji tego, że Louis stał najbliżej, on miał największy dostęp i tak jakby umocnił się w siłę wtedy. Czyli tamta istota, która była przywołana tamtej pracy energetycznej, jakby nie była w stanie. Nie przebiła się, nie przebiła się. Było, wiem, że jakiś czas mało, bo to było mało dni, ale było lepiej, a potem wszystko tak jakby się podwoiło, czyli uderzyło w Edytkę z taką siłą podwójną, czyli... A co spowodowało, że było lepiej, Asiu? Wróciło. Energetycznie. To znaczy, no to powinien być wywołany skutek i byłby lepszy, gdyby ta istota się przebiła, ale ona nie dała rady się przebić, bo Luis był pierwszy. A tamta istota też była anielska, rozumiem. Była anielska, to było złudzenie po prostu, że ma być ten efekt i był krótkotrwały. A jakim celu ta istota była przywołana? To znaczy osoba, która wykonywała pracę ezoteryczną, w ogóle pracowała
z tutami świetlistymi, więc ona je wołała tak jakby na pomoc, na jakiś efekt, skutek. Okej. Czyli tak robiła. Dobra. Czyli ta praca jakby tutaj nie odniosła w ogóle żadnego efektu, można by To powiedzieć. znaczy efektu poza negatywnym nie, bo negatywny jak najbardziej, bo została też Edytka widoczna dla innych istot tego pokroju jako taka czerwona kropka w eterze. Tam, gdzie przemieszcza się ciało subtelne, tam ją widać i oni ją łapią, dlatego że uważają, że to jest swoja osoba. Czy ciało subtelne Edytki widzi to teraz? Ona to już widziała wcześniej, widzi to też teraz, tak. A czy chciałaby anulować w ogóle tę całą ścieżkę, jeżeli chodzi o tę pracę energetyczną? Boi się, zaczyna płakać, wtula się tutaj w istotę zhybrydowaną i zaczyna bardzo płakać, bo mówi, że boi się, że to odbije się na niej, jak to cofnie. Boi się A w skutków jaki tego sposób? cofnięcia. A że w jaki sposób się na nią Boi się, że odbije? ją zaatakują bardziej, jak ona to wycofa, że ktoś się na nią zdenerwuje, czyli osoba prowadząca i istoty podpięte pod nią. Ale jaka istota prowadząca, jaka osoba Osoba prowadząca? prowadząca tamtą sesję, Dorotka. A gdzie ona ma w sobie ten lęk? No to musi Wiesz wyciągnąć. co, praktycznie od głowy to się ciągnie po To takiej musi to wszystko linii wyciągnąć. prostej aż do klatki piersiowej. I to też jej coś spowalnia, bo widzę procesy w organizmie, że ona tak jakby puchnie jej ciało, coś takiego. Niech wyciągnie cały lęk przed tą osobą prowadzącą poprzednią pracę energetyczną Ona i. się boi być sama w eterze, dlatego też woła cały czas tego kolegę. On ma na imię Erie. W tym momencie jest to byt zhybrydyzowany, demoniczny z wampirycznym, większa część demonicznego, że ktoś ją zaatakuje, że on do niej podejdzie i ten byt na pracy, czy ta osoba prowadząca kogoś wyśle i oni ją zaatakują. Tak to wygląda. Musi wyciągnąć to przekonanie i ten lęk z siebie, dlatego że w tym momencie, mając takie przekonanie, no, staje się ofiarą na własne życzenie. Miało wizję ciało subtelne, jeszcze może to jest ważne, wizję rozbijania jej głowy tak jakby siekierą, że podchodzi do niej ktoś i po prostu bije w jej głowę siekierą, A skąd w ta ciało wizja przyszła, subtelne. Asiu? To Od jest kogo? wizja tutaj istoty anielskiej, tego Luisa. Ach, Luisa. Podpiętego pod osobę, która wykonywała pracę, tak. Poczekaj, to ten Luis, który ingeruje w Edytkę, on jest podpięty pod tę osobę, która wykonywała tę pracę Tak, energetyczną? jest. I A jest, pod. nie nazwałabym tego podpięty, jest tak jakby z nią spoufalone, czyli Rozumiem, oni, czyli wiesz, współpracują tak jakby. O, to współpracują, tak. tak. To źle to określiłam. Współpracują. Dlatego ten Dobrze. byt tutaj Erie nie chce tak jakby zostawić, bo boi się, bo ona go prosi, żeby nie odchodził, nie odchodził. Okej. To musimy w takim razie, Asiu, Luisa postawić. Musimy go postawić do przestrzeni Edytki. Zmienia się, zmienia kształt w ogóle, zmienia tutaj forma, próbuje kreować się Nie, na ma się istotę postawić. wampiryczną, ale nie Nie, nie, jest nie, nie, taką nie, nie. istotą. On ma postawić się w oryginalnej formie. Nie będziemy Rzuca dzisiaj panować. się, warczy, rzuca się, warczy, mówi coś tam w języku Nie hebrajskim, że... interesuje. Wszystko się odbija od nas i wszystko do niego wraca, Tak. powodując mu ból. I z każdym rzucanym słowem ten ból się potęguje jeszcze bardziej. No i jeszcze takie słowa powiem, może tak jak to brzmi, tylko zrobię gwiazdkę, gdzie jest blusk, że ona wam do... To też do niego wraca. Wszystko do niego wraca. Wszystko to, Kończy się co mówi, dosłowo na E, tak. wzmacnia Tak ból u jakby niego. osoba, która pracowała wcześniej nam po prostu będzie starała się Ale dowalić, brzydko mówiąc. my tutaj nie mamy w sobie lęku i Nie. odrzucamy wszystkie te informacje, ponieważ one nie mają mocy sprawczej. Cały czas rzuca się wściekły pies trochę w agresie.
Zablokujmy go, Asiu. On tu się nie będzie rzucał, bo nie ma takiej możliwości, Wiesz żeby. co, aż zablokowałam w trakcie, kiedy Tak. dostał ślinotokę. On stoi po Bardzo prostu, dobrze. ślina kapie, że tak powiem Śliniaczek. Załóżmy brzydko. mu, Asiu, śliniaczek, żeby I się niech nie on sobie zgubił. sam zakłada, nie, ja nie jestem jego matką, żeby mu śliniaki zakładać. Niech se pluje na. Może się będzie Niech mniej se ślinić. pluje na bluzkę, tak. Dobra. I Edytka wyciąga całe to przekonanie i to ten wysłany obraz i to. Wychodzi kółko, drutka, wychodzi czerwone koło, a nieopodal za tym kołem masz tak jakby krzyż. Czyli masz czerwone kółko, czerwone typowo krwiste i krzyż, typowo katolicki symbol. Za Tak. tym. Edyta wszystko to oddaje temu, oddaje to Luisowi wszystko od razu. Mówi, że ona tego tak jakby nie umie cofnąć, bo on tak jakby nie przyjmuje zwrotów. A gdzie ma w sobie jeszcze przed nim lęk? To znaczy, że jeszcze ma dyskomfort Jeszcze i w się czegoś klatce boi. piersiowej Musi wydaje to mi się, że wyciągnąć. jest, bo widzę, że tam nią po prostu coś gruchocze, aż w środku na pewno jest lęk. Niech wyciągnie. To Tak. zapytaj ją, dlaczego Luis przyszedł tutaj i kiedy został przez nas zawołany. Dlaczego przyszedł, jak myśli? Bo my mu kazałyśmy, ona odpowiada, że kazałyśmy dobitniej niż ona mu No właśnie. byłaby w A czy stanie ona widzi w powiedzieć. nas lęk przed nim, że my się Nie. go boimy? No właśnie. I teraz rozumie, dlaczego on nas słucha? Tak, żadna z nas się go nie boi. No właśnie. I ona musi cały lęk z siebie wyciągnąć, żeby ona mogła mieć sprawczość, żeby ona Ona się wróciła. boi też w ogóle skutków tej pracy przez osobę, która wykonywała pracę wcześniej, czyli Ja to przez tą rozumiem. osobę prowadzącą, tak. Nie będzie żadnych skutków, bo ona anuluje całą pracę, więc żadnej pracy nie było i nie będzie. Ale najpierw musi wyciągnąć lęk. Wyciąga, wyrzuca. I ten przekaz, który dostała od tego bytu, że jej coś grozi, to też musi usunąć. Tak. Tak, bo od razu ostrzeżenie tak jakby jej dał, że wiesz, spróbuję cokolwiek, no to masz, nie? Efekty. Tak. Szantaż. Szantaż, dokładnie. Wywala. Dobrze, i teraz chciałabym, żeby na linii czasowej anulowała w Ona ogóle ma tę wizję, pracę. jak to wyrzuca. Jeszcze jedna sprawa, bo zobaczyłam, że ma wizję, jak to wyrzuca. Nie wiem, znikła nam Tak, chyba, a już nie, wszystko jest omija. Edytka, że tak jakby wiesz, w co wypluwałaby to krwią. On ją straszy, ale myślę, że to jest straszenie nie tylko z jego strony, jak i od tej osoby prowadzącej, albo jeszcze kogoś podpiętego pod nią, że ona tak jakby, wiesz, wywala z siebie krew, czyli wymiotuje krwią. Strach. Typowo ma to za zadanie to wzbudzić. Musi to wszystko wyciągnąć i Tak. anulować. Nie Anulować całą tę wymiotuje pracę. niczym, tu Tak. nie ma takiej opcji. Oczywiście. Anuluje całą tę pracę i oddaje tą anulację Luisowi. Nie było żadnej pracy energetycznej. Wyrzucił. Wyciąga od razu. Aha, inaczej, zawołajmy jeszcze tutaj chłopców, bo to ich to też dotyczy. Tak. Kamilka i Michałka, Edytka I od razu szczytuje. skacze tutaj nam Arię do nich i też chroni. Więc on przy nich jest. No dobrze, ale on tu nic takiego nie robi, więc. Też widać, że byt starał się chronić, ale mówi, że nie umiał. On mówi w języku nowofryzyjskim, czyli bardzo ciężkie przekazy, takie tylko telepatycznie odbierane poprawnie, bo język jest bardzo trudny w odbiorze. Więc przy nich stoi i widać, że ich osłania, czyli próbował też chłopaków, nie? Chronić. Dobrze. Chłopcy są? Tak. Dobrze. Jakie koneksje mają z Luisem? Ja widzę, że ma mentalną też kontrolę. Ma Ma kontrolę mentalną i Michałek. kontrolę mentalną niestety też nad nimi ma osoba, która przeprowadzała pracę dla Edytki. Ona też ma kontrolę mentalną nad rodziną.
musiała dostać przekaz od Luisa, że Czyli Edytka. poczekaj, jeszcze raz. Osoba prowadząca te prace Tak. ma kontrolę mentalną nad Tak. chłopcami i nad Edytą? Dlatego, że musiała dostać przekaz od Luisa, że Edytka ma rodzinę. Bo tak widzę, że jej to Czyli przekazał. ciało subtelne tej osoby podpięło się pod ciało subtelne Michałka, Kamilka i Edytki? Dla mnie tak. No to stawiamy ciało subtelne tej osoby. O. No jeszcze tego nie było. Supportem idzie. Ohoho, No mamy nie, nie, nie. legion, mamy Support legion, mamy nie, legion, support mamy nie wchodzi. legion. Support nie wchodzi, wchodzi tylko ona. Bardzo dużo w ogóle zostało istot, głównie świetlistych, głównie na 98%, może dwie zdemonizowane za tą kreacją, które w tym momencie walą w drzwi. Nie szkodzi, oni ich nie są w stanie przeforsować. Nie są w stanie, Wszystko jest nie zabezpieczone. ta energetyka, to nie jest to. I wchodzi nam tutaj osoba prowadząca te prace. Blokujemy ją od razu, Osiu. Jeszcze coś próbowała pokazywać paluchem, Nie. Nic nie może pokazać. Zanim ją zablokowałyśmy. Bardzo niefajną energetykę ma, bardzo Tak, taką czuję to. ciężką i bardzo złorzeczenie wychodzi na takie Nic nie kilometry wychodzi. aż w niej, To ale... wszystko do niej wraca. To, co Tak, wysyła, ale od to, razu jest co ja przeciwpowodem. odebrałam, to było to, nie? Wychodzi z powrotem do niej. I teraz Edytka, subtelna, oddaje jej wszystkie koneksje, wszystko to, co ta osoba No, krzyk w niej wysyła na nią. usłyszałam, tak jakby się wyrywał, krzyk w środku ciała, jakby coś z niej wylazło i rozdarło, za przeproszeniem, dziób z takimi wielkimi, zakrwawionymi zębami. To tak zobaczyłam w jej środku. Ale u Edyty? U tej osoby. U tej osoby. Nie Tak. szkodzi. Edyta oddaje jej wszystkie, anuluje wszystko, oddaje całą tą kontrolę mentalną, dzieci Strasznie również. wściekła jest w ogóle za Trudno, to. no to jest jej, to jest jej energia. Chce Tak, strasznie produkować zła. wściekłość, to niech ją sobie produkuje. No ktoś jakiś byt spożytkuje, no proszę bardzo, jak lubi oddawać prąd, to niech oddaje. No. To jest jej sprawa. Chłopaki oddają również tą kontrolę mentalną, ściągają to wszystko, Edyta również. Tak. Nie widzisz, Asiu, przypadkiem, że ona jest w jakimś procesie, ta osoba? Tak, jest. No właśnie, to właśnie Jest w zauważyłam teraz. procesie przemiany, Dorotka. No. Właśnie to widzę. Ona, ale ona sama to sobie zafundowała, moim zdaniem, celowo, czyli ona wiedziała, co robi. To nie jest osoba, która miała jakąś nieświadomą zgodę, która jej dotknęła tak czy siak. Nie, tutaj bardziej właśnie ona sama wiedziała, co robi. Chciała tego i ma tego, czego chciała, ze względu na to, żeby mieć jeszcze większy zysk. Czyli tutaj, wiesz, to gwarantuje jej pracę. Dobrze, to już jest jej sprawa. Czy Edyta i chłopcy oddali jej wszystko to, co jest jej? Wszystko Tak. odcięli, wszystko anulowali? Tak. Ten ból brzuszka tutaj od tych ponad 2 tygodni u U Michała, Michałka. tego chłopczyka, tutaj synka Edyty. Ten strach, że on się bał w ogóle spać sam, spał z mamą w łóżku, mówił, że się boi czegoś w domu, bał się tutaj głównie tutaj istoty tej świetlistej, czyli Luisa. tego Luisa, tak? On mu się pokazywał i po prostu pokazywał mu wprost, co z nim będzie, jak on tak jakby postawi mu się energetycznie, czy nie wyrazi mu jakiejś zgody, chociaż to jest mały chłopiec. Pokazywał mu, że tak jakby odetnął mu gardło, czyli pokazywał mu, że umrzesz. Umrze nawet twoja mama. Potem to było nawet odbierane, ten Wszystko to strach musi przed anulować, śmiercią. oddać to Tak, Luisowi, tak. tak.
To, co jest Luisa, musi oddać Luisowi. Że bała się też Adetka, że tak naprawdę odejdzie i to też było jej przekazywane, że no jesteś chora, nie wiadomo, co z tobą się dzieje, puchniesz, boli cię wszystko, może to twoje ostatnie dni. To też były jego przekazy takie subtelne, które jej robił, które miały za zadanie ją nastraszyć. Ona w tym momencie bała się też o siebie, bała się o swoje dzieci, bo nie wiedziała, co będzie dalej. To on jej wszystko otłukł do głowy. Wszystkie te przekazy musi również oddać Luisowi. Tak. I to, co pochodziło od tej osoby, która wykonywała tamte prace. Przede wszystkim też wypiła energetycznie Edytkę, że tak powiem. Tutaj więc ona anuluje całą energię, którą jej tak. oddała tej osobie, anuluje ta energia, z powrotem wraca do Edyty. Także Edytka się czuła zmęczona wiecznie, ona czuła się zmęczona, nie wiadomo jak, taka też wyczerpana, bez energii, bez czegokolwiek. Ciężko jej też było zebrać się, żeby coś zrobić, ale musiała, czyli tutaj ta energetyka też poszła, grubo poszła, nie? To też ona cofa. Czy Edyta jeszcze ma w sobie jakiś dyskomfort, patrząc na te ciało subtelne tej osoby prowadzącej poprzednią pracę? Ma żal i ma strach i ma tutaj złość też na nią w pewnym stopniu. Wyciąga tą złość i ten żal, a ten strach tak. to jest przed czym? Przed zemstą ze strony tej osoby, że ona wiesz, odwinie się i tak jakby daje jej też popalić za to, że ona tutaj ją odcina. A gdzie ma w sobie takie przekonanie, że ktoś może się na wiesz niej co, zemścić? Na wysokości klatki piersiowej to widzę. Wyciąga, to też musi wyciągnąć. No. Że nic jej w życiu nie wyjdzie, że te pieniążki też ma przeblokowane, że będzie sama, nie znajdzie sobie partnera, bo trafia na czyli złych ludzi. Uważa, że to ktoś jej przyblokował te pieniądze, to wszystko musi uwolnić, te wszystkie to znaczy, no dobrze tutaj myśli, bo w tym tak. momencie te pieniądze też ma przeblokowane tak. nie bez powodu. Ale musi to przekonanie usunąć, Asiu, bo jeżeli tego nie zrobi, to już tak. nawet jeżeli nie będzie ingerencji, to będzie przekonanie ją wiesz trzymało co, z dala od wyciąga forsy. Taką kulkę, która wygląda jak taka zlepka. Nazwałabym to zlepką kaszki z mleka, taka wiesz, że rozrywasz ją, ale jednak ona ci się gdzieś tam do palców przykleja, nie? To tak wygląda. To wszystko wyciąga to się usuwa. Taką kulkę, tak. I musi sobie zapisać przekonanie, że ona jest kreatorem, twórcą, że nikt ani nic nie może na nią wpłynąć. Musi zapisać sobie takie przekazy, które będą ją chroniły. I jeszcze jedna sprawa w głowie. Zobaczyłam takie straszenie partnerem, że osoby, które poznała, nie były dla niej pozytywne. I uważaj na kolejnego, bo będzie jeszcze gorszy niż pozostali. Czyli tak jakby, ale to jest też przekaz robiony tutaj przez Luisa i przez osobę, która prowadziła sesję, że jak poznasz kogoś, to będzie to gorsza osoba jeszcze niż była poprzednio. Oddaję to wszystko ciała ciału subtelnemu. Tak, tej osobie, tej ciału subtelnemu. Oddaję to wszystko. Niech I sobie dlatego zadaje. Też tutaj też programowo przyciąga takie osoby, ale też właśnie z tego przekonania boi się podjąć takiego kroku, bo się boi, że natrafi jednak na taką osobę. Nie? I to wyciąga, to się lepi, to się klei, to się ciągnie jak czarna, długa guma za nią. Jak taka, nie wiem, dźgziowe coś. Całkowicie się tego pozbywa. Wyciąga. Intencją. Tak. No i to pęka. Pęka i wpada w folder. Bardzo dobrze. I wyciąga od razu, wyciągają wszyscy sakramenty. Skoro tutaj Luis jest przedstawicielem świetlistych, anielskich, niech od razu bierze No on zęby. Tutaj na tym się też podpiera głównie. No i super, no nie to już się tylko nie ma zresztą czym podeprzeć. On, bo jeszcze podpiera się osoba prowadząca pracę, czyli ona grubo na tym bazuje i to jest jej, że tak powiem, też fundament pracy, nazwałabym no to tak. No to niech sobie to wezmą i Luis i ona niech biorą te sakramenty. U na chłopaków też trzeba na złoto mają wszyscy, czyli to
To się wyciąga. O, i to się bardzo, bardzo nie podoba, aż tutaj Trudno. poruszenie wywołało to w Arię, który się aż wstał, ale żeby bronić. Nie, 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 nic tu nie musi bronić, on tam się nie rusza ze swojego miejsca, my nie potrzebujemy tutaj supportu. Pracujemy same. Tak. On spojrzał tylko i mówi, że to były takie kamienie w ciałach i ma rację, bo to bardzo przygniatało, tak? Oddała Edytka i chłopcy. No, nie podoba to się i tutej pani, No trudno. i temu bytowi Trudno. świetlistemu, że tak jest, oddali, tak? Dobrze, czy Edytka i chłopcy jeszcze mają coś do oddania tej pani i Luisowi? Przede wszystkim pamięć i żal za to, że Wszystko oddają. zostali Edytka, po prostu czuje się oszukana i czuje się też pełna takiej niemocy w środku, czuła się pełna niemocy, bo zobaczyła tak naprawdę intencje i ta intencja tej pani i tego bytu jej się nie podoba. Wyciąga to wszystko, anuluje, I oddaje. strach, że to przeciągnie się, wiesz, dalej, że będzie to miało moc sprawczą w Nie dalszym życiu, przeciągnie się nic to dalej. też Niech wyrzucę. zobaczy, ile myśmy prac energetycznych wykonały. Gdybyśmy za każdym razem, kiedy byt rzuca klątwy na nas, to musiałybyśmy chyba już 200 razy umrzeć i znowuż się wskrzeszać. To tak nie działa. No, jeszcze nie umarłyśmy, No, także. więc to ma moc sprawczą wtedy, kiedy to przyjmiesz, że tak taka jest ewentualność. Przykrość też musi taką wyrzucić z siebie Edytka, bo ona w ogóle jest osobą bardzo taką empatyczną, bardzo pomocną Wrażliwą. i ona, wiesz, wrażliwą i ona też nie przyjmuje do wiadomości czegoś takiego, że ktoś mógł z nią tak postąpić podle i po prostu zwykle ją oszukać, nie mówiąc niczego wprost. Czyli tak jakby jeszcze z niej czerpać, powiem brzydko, pożywiać się na czyimś nieszczęściu, tak? Bo to tak wyglądało, ta praca tak wyglądała, także to bardzo niefajna sprawa. Dobrze, czy wszystko jest oddane tej pani i temu bytowi? Bytowi, tak? I tej pani. I również anulują całą energię, którą Luis pobrał od nich, od chłopców i od Edytki, to też anulują. To cała I to, co energetyka widział weszła. też Michałek w domu jako Tak, dziecko, to i też to, co muszę anulować. odczuwał, że boi się. On spał z mamą, on mówił o A, jeszcze jedno, strachu. Osiu. Dlaczego, skąd u No. niego, zapytaj go, skąd u niego to takie przekonanie, że mama umrze. Niech on ci powie, skąd do niego to przyszła ta Tak, bo do informacja. niego przyszedł taki przekaz, czyli to przekazał Luis i tak samo, jak mówiłam o tym wcześniej, że i dostał od tej pani przekaz i od Luisa, To od niego też musi że anulować ten przekaz. jesteś chora, nie wiadomo co ci jest, masz tam jakąś zdiagnozowaną chorobę, może paru nie, czyli może to jest twój koniec, czyli takie straszydła typowe na dyczkę tutaj poszły, głównie też od tej kobiety i to było perfidne, bo byt bym jeszcze rozumiała, dlatego że pracuje, ale człowieka w tym momencie ja nie jestem w stanie zrozumieć, tak? Więc Asiu, to już nie ma czego rozumieć. Jeżeli dziecko to ona jest też krotmyślem. odebrało i bało się, że jego mama po prostu, że tej mamy nie Coś będzie jest tak. miał. Więc Tak. wytwarzał lęk, który jeszcze zasilał Luisa i tę osobę. Zasilał ich oboje, tak. Anuluje te przekazy Tak. wszystkie od Luisa i od tego ciała subtelnego. Wszystkie. Bo sama praca energetyczna została anulowana. To też jeszcze z pamięci wyciąga, bo widzę, że ma w Wszystko. pamięci, tak? To wyrzuca i jest ok, czysto. Dobrze, Asiu. Ja myślę, że możemy Luisa oddelegować już. Myślę, że powinien sobie, o, jak się bardzo burzy ciało subtelne tej A to nas nie pani. obchodzi. Ona tu nie ma nic do W powiedzenia. środku, wiesz, ruszać się nie może, ale to, co w środku widzę, to wiesz, gdyby Ja mogła, wiem, to by powie, no tak. zagryzła, tak, Niestety. nas za to, niestety, i Edytkę też. Do widzenia, panie Luis. Mamy tutaj Właśnie. jego
otwarte drzwi, gdzie on wychodzi w tym momencie do miejsca, gdzie będzie sobie żył w spokoju, ale nie Tak. będzie mógł Już ingerować ingerować. w ludzi jakkolwiek. Także pani Edytka będzie musiała chyba, znaczy się, ta druga pani subtelna będzie musiała sobie poszukać innego pomagiera, Ona sobie znajdzie Dorotka, wspólnika. wiesz. Trochę ją znamy, tak. Bo już drugiego żeśmy jej zamknęły wspólnika. No, nie lubi nas ta pani. Wiem, No, wiem. my jej też nie lubimy, nie oszukujmy się. Nie będziemy udawać, że jest okej, bo pracuje bardzo nie Dobrze, i okej. musimy to ciało subtelne Asiu odstawić. Czekaj, wychodzi ten anielski, zamykaj Niech on sobie mu pójdzie. Tak, tak, tak. Edytka drzwi mu zamyka, czyli Tak. oddelegowała go, Niech on tego idzie do pana. siebie. Tak. Ciało subtelne, wow, patrz, rekord świata pobite dzisiaj na sesji Dorotka. Ciało subtelne, które ma 7 otwartych swoich przestrzeni, czaisz? To, a Patrz. dlaczego jej potrzebne 7 przestrzeni? Prześwietlmy ją troszkę. Do każdej przestrzeni zaprasza tak jakby kogoś innego na innej energetyce. Patrz, ciało subtelne no zazwyczaj ma jedną, bo no po co więcej, No tak? tak. Przestrzeni, a ty masz 7. 7, liczba anielska. Patrz, jaki zbieg No okoliczności. dobrze, niech wróci do swoich przestrzeni, którychkolwiek, Czekaj, których tylko chce. do której? Słuchaj, bo to... No, tam gdzie rezonuje, no słuchaj, jak takim ogniem płonie, to gdzieś tam na pewno do Dobra. którejś. Pozdrowienia mamy, wiesz jakie, także tak. No, Dziękujemy jej bardzo. dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy także. Motylki, kwiatki i Tak, pierdołki. kochamy ją. Tak. Dobrze. No. Zobaczmy jeszcze, Asiu, bo wspomniałaś, że ten Luis pojawił się już wcześniej Tak. przy tamtym wcieleniu. Czy tamto wcielenie wcześniejsze wybierała sobie samodzielnie Edytka? To znaczy, wiesz co, Dorotko, widzę, że to wcielenie poprzednie Edytki, czyli Marysi, bo tak miała na imię, Maria, było wybierane takie niedokończone. Ono tylko, ojej, jakbym ci mogła na sekundę przeprosić, dobrze? Dobrze. Poczekaj sekundkę. Tam w ogóle było w księdze niedokończone wpisy. I zakończył się wpis na tym, że rodzina będzie bardzo wymagająca. Ale ona Ale wchodziła w to wcielenie samodzielnie. to znaczy, nie widzę tam nikogo oprócz planów planisty, który tam zapisał, wiesz, tą księgę, Okej. I co ale się takiego wydarzyło, że ona wyszła na to niskie znaczy, to nie frekwencje? było też dookreślone, bo nie było powiedziane, że ta rodzina będzie bardzo wymagająca, ale religijnie. I ona wpada właśnie w taką rodzinę, wpada w rodzinę swojego męża, która wymaga od niej, wiesz, modlenia się wiecznego, chodzenia do kościoła, modlenia się przy posiłku, tak jakby, nie wiem, ktoś gotował na tyle źle, że można, nie wiem, wywalić nogi do przodu, tak? Za przeproszeniem. I tam pojawia się w ogóle taki przyjaciel jej męża, który jeszcze bardziej tak jakby podkręca atmosferę, a jest podpięty tutaj pod Luisa już, ten człowiek, który nakłania tego męża do takiej jeszcze większej religijności. Żona w końcu mu tłumaczy, że nie ma praw, że kobieta to jest nikim. I ten mąż zaczyna ją bardzo źle traktować. W pewnym momencie dziwnym trafem ten właśnie przyjaciel, który tak naprawdę jest podpięty pod Luisa, proponuje też jej pomoc, że ja ci wytłumaczę, ja ci powiem, nie denerwuj się, bo to nie wina twojego męża. I ona tak jakby wychodzi z ciała z supportem, ale on jej mówi, że on ją w tym momencie zostawia. Nie będzie się w to mieszał, skończył tak jakby swoje zadanie, a tak naprawdę ją okłamał. I ona, wybierając sobie życie teraźniejsze, czyli życie Edyty. tutaj Edytki, pomija kompletnie fakt, że on się tam gdzieś przewinął, czyli on tam stał, ale nie wtrącał się w to.
Ale już miał kontrolę mentalną. Miał kontrolę cały czas, tak. Mhm. On I się teraz nie zobacz, jak ona wchodzi w to wcielenie. Zobacz jej dzieciństwo. Ona praktycznie nawet nie wchodzi, bo jest wyrzucona. Tak jakby ktoś złapał cię za chobotę z tyłu i cię po prostu rzucił tam, bo idź. Bo teraz jest ten czas, bo on miał swoje też plany co do niej. I w taką rodzinę wchodzi, gdzie nie dzieje się ciekawie, czyli ona też dzieciństwo ma nieciekawe i dalsze lata też w rodzinie nieciekawe ze względu na też nałogi na tatę, który tam no, inaczej się zachowuje niż powinien, czyli ma takie swoje priorytety. Kontrolę mentalną, tutaj trzeba powiedzieć tyle, że Louis też prowadzi nad ojcem, czyli on go cały czas kieruje na tą taką jego słabszą stronę. Czy kierował, bo już Louis nie ma możliwości kontrolować Tak, kogokolwiek w tym momencie. w tym momencie nie, ale kierował człowiekiem, czyli tutaj robił różne burdy, awantury. Ten człowiek Od jest... ile Oistot był podpięty Louis do tego momentu? 52 tysiące ludzi. No ładnie. No, ustawił Dobrze. się. Dobrze, a z prac energetycznych do ilu ludzi się podpiął poprzez prace energetyczne? Poprzez prace energetyczne na 28 tysięcy. O kurczę. Czyli połowa, można większa powiedzieć. Prawie, że tak. Ale to już wcześniej pracował z kimś innym? Tak. Bo ja tu widzę, że ktoś inny jeszcze był. Pracował jeszcze z mężczyzną starszą, z mężczyzną młodszą i jeszcze z jedną młodą kobietą, gdzie też wykonywane były prace energetyczne. Dobrze, a zobaczmy jeszcze, ustawił Asiu. Się tak. No widzę no. właśnie, że się dobrze ustawił. Dlaczego Edytka miała problem z zajściem w ciążę? Bo ona tak jakby miała być w jego misji, czyli miała tak jakby urodzić albo byt, albo nic. Ale to poczekaj, to ona była w jakiś sztuczny sposób nie, subtelnie, eterycznie zapładniana, czy jak? Bo to znaczy nie dał rady, chciałby, ale nie dał rady, bo nie umiał tego zrobić. Ale czyli to chciał fizycznie się zmanifestować i chciał, ale tak, chciał, ale nie. Czy chciał wejść w mężczyznę fizycznego? To i znaczy, ten... chciał się w ogóle zmanifestować fizycznie jako on sam, ale nie dał rady tego dokonać. To miało być, wiesz, jak drugi Jezusek, czyli tutaj, wiesz, gwiazdka, czy królowie i tak, ale nie dało się. Cudowne zapłodnienie, dobra. Tak. I jak to się stało, że Edytka zaszła w ciążę? No tutaj też przebiła się przez tą energetykę i też jej energetyka w pewnym momencie wygrała z jego. To był moment, kiedy jej się po prostu udało. A te problemy zdrowotne, które miała od małego, jak była mała, bolało ją brzuszek ciągle. Tak. Zobacz energetycznie. Bolał, co to było. Bo była zabierana jej też energia z ciała, czyli a to dlatego. Też Louis był, to też Louis. Tak, Louis, głównie tak. Dobrze, a te problemy z tą od 3 lat zaczęło mieć te bóle wędrujące po całym ciele, ta fibromiargię. Fibromiargię. Zobacz moment, kiedy to się zaczęło, Asiu, energetycznie. To znaczy on już zaczął ciągnąć na oślep i zaczął ciągnąć też z osobą, z jaką pracował, czyli z tą panią, którą oddelegowałyśmy tutaj w drzwi. Czyli zaczął zabierać po prostu energię tak jak leci. Czyli to spadek energii spowodowały te bóle? Tak. A zobacz jeszcze na poziomie, Asiu, na poziomie emocjonalnym przyczynę tej choroby. Na poziomie emocjonalnym widzę też bardzo duży żal, ale też programowo bardziej do taty. Wyciąga to od razu, i od razu. Wyrzuca, a potem tak. zapomnimy. To już trzeba od razu robić.
I tak jakby brak celu w życiu. Wyciąga to też. Pamięć o tym, że być może na przyszłość będzie jej ciężko finansowo. Musi to Też wyciągnąć, takie przekonanie. to. Strach o dzieci przede wszystkim. Też. Wyciąga. Oboje chłopców. Strach o to też, że będzie sama. To też wyciąga. Albo że trafi na osobę gorszą, jak miała, czyli na kogoś jeszcze innego. Czyli i lęk, i przekonanie od razu, Asiu, z ciała Wszystko. mentalnego, Tak. i z fizycznego, z głowy też. Też. Wyciąga. Czy ma w sobie przekonanie, że zarabianie pieniędzy jest trudne? Tak, w tym momencie Wy tak. wyciąga to. Trudne albo takie nieadekwatne do Nieadekwatne. wykonywanych działań, tak. Przekonanie, że będzie potrzebowała jakiejś pomocy finansowej od kogoś, że sama nie będzie w stanie Że sobie poradzić. będzie bała się, że nie będzie miała no tyle finansów, No to żeby jej musi to starczyło. usunąć. Musi to usunąć. To też. Wyciąga. I wyrzuca. Przekonanie, że nie ma wystarczająco środków finansowych na utrzymanie, na Też. to, żeby normalnie żyć, wyciąga. Też. Przekonanie, że nie zasługuje na dużą gotówkę, na to, by żyć godnie. Tak, i przy okazji karma to się Od razu, ciągnie, więc tak. to też jest z poprzedniego życia i Zobacz też u chłopców, czy też nie ma karmy, Asiu. mają, ale jeszcze takie, wiesz, procentowo dopiero efekty, czyli małe, ale też trzeba wyjąć karmę. Przekonanie, że żeby mieć pieniądze, to trzeba mieć szczęście, że to jest kwestia szczęścia. Dokładnie. Wyciąga to. Też w głowie to było. Jeszcze jakieś ograniczające przekonania dotyczące braków finansowych? Nie, już w tej kwestii nie ma. Już. To teraz w to miejsce musi sobie właśnie program obfitości, tego, że żyje w takim miejscu i żyje w obfitości, żyje w radości, że nie musi się martwić o Że nic. nie musi też walczyć o pieniądze, bo to Tak. mi się pokazuje, że to nie jest walka, tylko to Ale przychodzi, płynie przekonanie sobie w ogóle, że normalnie. życie jest walką, więc to się odnosi do To wszystkich aspektów. znaczy, tak, to też jest w głowie. Musi wpisać przekonanie o swojej sprawczości, o swojej mocy sprawczej. Tak. I przede wszystkim takie, że nikogo nie potrzebuje do pomocy. Bo ona nie będzie potrzebowała żadnej Bo przez pomocy. to przekonanie wcześniejsze, to widzisz, jakie zrobiło się podpięcie i to nie tylko bytu, ale też i osoby fizycznej, czyli tutaj to już było takie grube, nie? Wyciąga i wyrzuca to. W tym momencie też widzę zmianę tutaj w Ewie, w tym bycie, który też zobaczył, że ona sobie zaczyna radzić, czyli Tak. taki czuł się też pewniejszy i widzę, że nie jest potrzebny już na tyle, na ile był Dokładnie. potrzebny. Chociaż on tutaj też ma za zadanie chronić, czyli on tutaj ma bardzo wysokie przekonanie o ochronie, tak? Ale to już jest jego przekonanie, ale Jego ona już przekonanie. tej ochrony nie potrzebuje. Nie, prawda jest taka, że nie. Jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj te aspekty są już Tak. usunięte. Jeżeli chodzi o brak miłości. No, tutaj blokada była typowa też zapisana, bo żeby ona, bo wiesz, to jest w prawo lub w lewo. Mogłaby znaleźć taką osobę, która by jeszcze dokopała, a mogłaby znaleźć osobę, która by ją wspomogła. I dla tej kobiety fizycznej, która wykonywała pracę i dla tego bytu, to byłoby niewygodne, bo wiesz, nie wiadomo na kogo się trafi.
Wiesz, on może dokopać jeszcze adytce, albo może ją wspomóc. Jak wspomoże, to nie będzie fajne, bo wiesz, jednak ją trochę podniesie, nie? Czyli ta blokada też na miłość. I tutaj mamy jeszcze przekonanie, że musi zasłużyć na miłość. Tak, to jeszcze jest Poczucie przeciągnięte takiego i. odrzucenia przez ojca, bo nie czuła tej miłości i takiej akceptacji ze To do strony ojca, wyciągnięcia. to musi No. wszystko wyciągnąć. Tak. Poczucie winy, że pewnie ona była nie takim dzieckiem, skoro nie okazywał jej tata uczuć. Że coś tam było nie tak, Poczucie tak? wstydu, winy, tak. Poczucie wstydu, Wyciąga. że żyła w takiej rodzinie, że miała takiego ojca. Wyciąga z głowy i tutaj ten tutaj Ewie, który ją cały czas supportował i pomagał i on dalej tam jest i uważa jako, ale typowo za przyjaciela, czyli tutaj on wsparł ją też i wytłumaczył pewne rzeczy, ale on wytłumaczył rzeczy ciału subtelnemu. Bał się mówić do ciała fizycznego dlatego, że bał się zostać wyłapany, czyli on tutaj, wiesz, subtelnie tylko przekazywał takie przekazy i też starał się tłumaczyć, bo czytam go w tym momencie, że ona nie może segregować ludzi do jednego worka, że ludzie są różni i że może trafić na osobę, która ją wspomoże. Ale jego pracę bojkotował tutaj Lulis i ta kobieta, która wykonywała wcześniej, czyli oni tak jakby na każde jego jakieś odezwanie się reagowali, także negowali to, co on powie, czyli za chwilę próbowali ją dołować, Edytkę, nie? Czyli tak. Czy dla ciała subtelnego Edytki miłość taka partnerska kojarzy się z cierpieniem, poniżeniem? Taki wzorzec Nie, miała to znaczy rodziny miała też. wzorzec, ale ona nie ma takiego. Dla niej miłość kojarzy się z tym, że ktoś chce z nią być, że komuś jej obecność nie przeszkadza, że ktoś chce poświęcać jej czas, ją wspomóc, wesprzeć, Ale w porozmawiać. podświadomości chodzi o to, jaki wzorzec miała jako rodziców. Wcześniej w ogóle nie było takiego wzorca, czyli ona traktowała to jako wojnę jednej osoby z drugą. Jako też traktowanie takie złe. Czyli nie ma w nich takiego rozdarcia między uczuciami To a znaczy, myśleniem? jak wyrzuciła wcześniej program, to nie, ale ona wcześniej czuła się tak, jakby próbowała też bronić się tak, jakby przed tym tatą, który robił co chciał, a mama, że tak powiem, była taka bezsilna, czyli, ale tą bezsilność wyjęła, czyli Wyjęła nie ma dobrze, tego, czyli tak. nie ma tych wzorców rodziców, które miała zapisane jako dziecko. Ona to odrzuciła. W tym momencie nie. Ona nie godzi się z tym, bo wie, że to nie tak powinno No wyglądać. i teraz zapisuję sobie te wszystkie pozytywne aspekty dotyczące związków. Jak chcę, Przede żeby. wszystkim asertywność wpisuje, przede wszystkim wpisuje miłość, taką miłość, że obopólną, czyli że każdy każdego wspomaga, jeżeli będzie taka potrzeba. Nikt nikogo nie wykorzystuje, nie wyzywa, nie stosuje szantażu jakiegokolwiek, na emocjach nie gra nikomu. Tylko, że może na tego partnera liczyć, może mieć do niego zaufanie, powinien zaufanie to wpisuje. Wolność, kreatywność, Tak, niezależność, niezależność też. pewność siebie, zaufanie do siebie. Zaufanie do siebie i też do innego człowieka, który będzie blisko, czyli że. Żeby go nie kwalifikować pod daną kategorię, że on będzie, wiesz, zły czy jakiś nie. To zapisuję. I Osiu, na linii czasowej ona może się cofnąć do tamtego wcześniejszego wcielenia Marii i może zapisać własne warunki tamtego wcielenia i obecnego również, czyli zmienić całkowicie linię czasową.
No, w ogóle chcę to zmienić, żeby mieć tak jakby kontrolę też nad Bo swoim wtedy życiem. nie pojawia się Luis w ogóle, jego nie ma wtedy, nie? Nie pojawia się Luis wraz z Luisem, nie pojawia się w tym obecnym życiu pani, która wykonywała pracę, bo Tak, nie tak. współpracują, czyli nie przychodzi jej do głowy No i tak jakby. rodzice też nie mają, ojciec nie ma tego podpięcia Luisa, tak? Nie, Czyli nie ma. tutaj też Czyli też inaczej w ogóle to dzieciństwo i przechodzi. życie Edytki przechodzi i ona w dalszej części przyszłości nie ma potrzeby kontaktowania się z tą panią, która ma to podpięcie do właśnie Luisa, czyli Super. tutaj to się tak zmienia. Super. Co zostaje? Zostaje jedynie tutaj Ewie, która dalej stoi na straży Ale on już brata. na straży nie będzie stał, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, ale Oni on mogą się komunikować jak najbardziej, ale nie będzie stał na straży. jest to wolna istota, która tak naprawdę Tak samo jak Edyta jest wolną nie istotą. sprawia Oboje są problemów, wolni. także mogą ze sobą sobie tutaj rozmawiać i Ale on na musi sobie zdać sprawę, że chcąc stawiać się w roli obrońcy, automatycznie pokazuje Edycie, że to jest znaczy słaby. Chyba nie chce takich On przekazów już ci to robić. wie, po tym ściąganiu on już to wie, wie, że będzie mogła rozmawiać, wie, że będzie mogła mieć kontakt. Jest to istota, która nie potrzebuje nadzoru jakiegokolwiek czy ograniczenia jakiegokolwiek, dlatego że ona nie robi krzywdy ludziom. Czyli on jest taki, wiesz, po prostu neutralny bardzo do ludzi. Czyli on tutaj On nie. pobiera energię normalnie z eteru, on nie On zasila się ludzką energią. Ba, on pobierał energię z eteru i przekazywał Adylce, czyli on oddawał, on tak jakby ze swoich rąk jej dawał swoją, żeby ona się mogła zasilić, czyli on jej pokazywał tylko, jak ona nie umiała, czy w chwilach słabości, kiedy była bardzo słaba, po Ale prostu jej. poczekaj, nie oddawał jej swojej energii, Nie, tylko przekazywał eteryczną. eteryczną przekazywał w rękach i pokazywał jej też, jak to robić. A jeżeli nie mogła, jeżeli były chwile takie, że ona nie mogła, bo były takie chwile, że była bardzo słaba, on jej w rękach podawał energię z eteru, żeby się zasiliła. Czyli no, jest to istota, nazwałabym ją, no nieważne, że hybryda, że ktoś tam, ale jako istotę pozytywną w tym momencie, bo starała Czy się pomóc. Edytka tą samotność wyciągła? Takie pogubienie w życiu, to Jeszcze go ma, wyciągnęło. Musi to wyciągnąć. to wyciągnęło, ale jeszcze właśnie ona też obawia się, że jak ta przyszłość będzie wyglądała, czy ona No tak, jak kogoś sobie wykreuje, no. nie boi się tego, że trafi na osobę taką, która ją wykorzysta, ale myśli o tym, czy w ogóle kogokolwiek znajdzie sobie do Ale kto ma życia, na a to chciałaby wpływ? znaleźć ona. No właśnie, no to nie Ona ma wpływ. rozumiem pytania. I jeszcze jakiś strach, ale to chyba pamięć tylko To w głowie. wyciąga, Strach wyciąga. przed samotnością w głowie, Dorotka, wiesz? Wyciąga. No. I niech sobie zapisze, że otacza się bardzo pozytywnymi ludźmi. Znaczy, ona w ogóle ma rozeznanie wśród ludzi, bardzo dobrze wie, z kim tak naprawdę ma styczność i ona potrafi sobie rozeznać, nie? Ale właśnie ten partner, ona, no jak każdy człowiek praktycznie chyba nie chce być sama, no to jest takie, wiesz, no jesteśmy ludźmi, jesteśmy przystosowani do życia. Tak, tylko że energia samotności i skupianie się na No. samotności powoduje przyciąganie jeszcze więcej tej samotności, bo się skupia na negatywie, więc dlatego musi to usunąć. Ona to też właśnie tutaj jakoś widzę na płocie czołowym, to wszystko wyciąga. Bo to, na czym się skupia, to zasila, czyli produkuje tego No jeszcze tak, więcej. no tak, to prawda. Wyrzucę to. Okej, to jeszcze niech sprawdzi u siebie inkarnacyjnie, z innych inkarnacji, czy jeszcze jest coś, co mogłaby przenieść, Strach a w ogóle wpływa. przed związkami, a nie może konkretnie strach przed związkami, ale strach przed negatywnymi skutkami związków, czyli To wyciąga już. to, co miała teraz, nie? To Wyciąga to jeszcze tam wszystko. się przeciąga.
I rodowo sprawdzi. I między inkarnacjami Asiu też. Karma rodowo na pewno, między inkarnacjami tutaj niepewność o przyszłość, to też musi wyjąć. Wyciąga. Jeszcze widzę na linii takiej inkarnacyjnej panikę wręcz o zmianę, jak to nazwać, zmianę czegoś zachowania, czyli w takich zmianach drastycznych, kiedy ktoś, nie wiem, zachowuje się tak, jak nie zwykł się zachowywać, ona po prostu To też dostawała musi paniki. wyciągnąć. Tak. Czyli niegodzenie się kompletnie z tym w głowie, że ktoś może tak się zachować. Wyciąga to. Czyli. Uleganie naciskom i skłonność do Tak. podatność na szantaż emocjonalny, to To też musi też wyciągnąć. inkarnacyjnie też rodowo się ciągnie, Dorotka, więc to wyciąga. No. A lęk przed porzuceniem ma w sobie coś takiego, że jak już ma partnera, to boi się, że on ją zostawi. Poczucie porażki. Nazwałabym to takim lękiem częściowym, czyli z jednej strony tak. No to na choćby nawet drobny, to też trzeba usunąć. Tak, 50 na 50, nie? No, to też. Brak poczucia bezpieczeństwa. I brak poczucia stabilizacji i niepewności taką Ale to z też. dzieciństwa musi też wyciągnąć, Asiu. Czy tam To tego nie jest ma już? właśnie, nie, to jest właśnie od dziecka jeszcze To jest tam gdzieś dzieciństwa, to jest jeszcze jak była małym było dzieckiem. Nie czuła się przeciągnięte. bezpiecznie w domu Nie. przez ojca. No nie czuła się, bo nigdy nie wiedziała, jak to się potoczy, nie? To się Co tam wydarzy. wyniknie, tak. Dokładnie tak. Wyciąga. Brak akceptacji siebie. Krytyka siebie. Brak akceptacji ze względu na też te rzeczy, które jej się przydarzyły fizycznie, czyli ta Więc to jakaś wszystko musi wyciągnąć. tak. Te bóle, o których Kompleksy. nie wiedziała, kompleksy, to opuchnięcie też ciała, które tak jakby powoduje to, że ona czuje się tak jakby jeszcze grubsza, jeszcze bardziej opuchnięta. Przekonanie o byciu chorym. Wyciąga takie przekonanie, że jest chora. Wyciąga to. I strach, że może być jeszcze bardziej chora, że skończy się to źle, czyli jeszcze to. Wyciąga. Poczucie krzywdy. Niesprawiedliwości. To też po pewnej Poczucie części bycia ma. ofiarą. Tak, że te pieniążki też mogłyby być większe, a nie są, że ta miłość mogłaby w końcu przyjść, czyli to takie poczucie samotności, poczucie takiego niezrozumienia też dla niej musi też wyjąć. Ale tak jakby to przekonanie, że cały czas tak jakby w tych związkach trafia na takie osoby, no, niekorzystne, że źle trafia tak jakby, tak? Czyli to. Takie poczucie niskiej wartości wyciągła to wszystko. Tak. Dużo tego poszło, naprawdę bardzo dużo. I takie poczucie, że ona jeszcze to mi do głowy przyszło, że to, co ona pomyśli czy powie, to będzie trafne wtedy, kiedy ktoś inny jej to potwierdzi. Czyli taki brak zaufania, tak jakby No do nie, tego, a to, no właśnie. co sama myśli, co sama powie, tylko jeśli ktoś potwierdzi, to ona Tą wtedy w to potrzebę wierzy. akceptacji innych musi Tak. też usunąć. Tak. Stawianie innych ludzi powyżej siebie, czyli jak ktoś jej Usuwa. powie, to jest prawda, jak ona sama sobie pomyśli, to nie zupełnie, tak? Ale to tak Usuwa nie to. wygląda, tak? To. Ale to też wynika z braku zaufania do ojca, który miała, czyli do swojego Tak, ale myślenia. To też usunęła to. to już powyciągała od dzieciństwa, tak. Tutaj ten jednak wzorzec tego taty, jaki był na początku i tak jak się zachowywał, co robił, Odcisnął piętno na zapisał się kościele. bardzo głęboko i odcisnął Każdego się zapisuje, piętno, niestety. tak, Tak no. funkcjonujemy tutaj. Tak, nasze problemy w życiu dorosłym w 98% pochodzą od dzieciństwa, niestety. Odtwarzamy Trzeba niestety znaleźć to i rzeczy. wyrzucić, bo bez tego ani rusz. Tak to niestety wygląda. Choćbyśmy nie wiem, jak wyczyścili tutaj ingerencję, to bez czyszczenia programowego niestety To
Odtwarzanie taśmy. Tak, to po pewnym czasie da o sobie znać, Wraca jeżeli jak się tego bumerang. nie wyrzuci. No. Dobrze, Asiu, ja tutaj widzę, że już ma czysto. To jeszcze bym chciała, żeby Jest chłopcy. okej. U Michałka jeszcze sprawdźmy, czy ta niemożność skupienia, przyczyna tego została wyeliminowana, bo przyczyną tutaj był. To znaczy głównie tutaj u niego było przyczyną to, że ten świetlisty pobierał mu energię, stąd ten I to płacz, zapominanie, Asiu też. stąd strach, tak, działanie w ogóle na świadomość, że on po prostu niezupełnie, nawet jak o czymś pamiętał, potrafił to wyrazić, jak jakby zapominał o tym. Michałek też jest dzieckiem bardzo empatycznym, on też jest Jest. medialny, Edytko. I trzeba wziąć pod uwagę, że on może widzieć różne istoty, ale chodzi o to, żeby się ich nie bał. Tak, no tutaj głównie dał mu do wiwatu Luis, który się pokazywał i który też do niego mówił, dawał mu różne dziwne przekazy. Dziecko się bało samo spać. Też, jeżeli chodzi o inne rzeczy, że ten ból brzuszka to był taki bardzo też ezoteryczny, po prostu ze stresu, tak jakby go ten brzuszek bolał, tak? Ale on to wszystko powyciągał, Asiu. To jest wyciągnięte, tak. On inkarnacyjnie jeszcze ma coś, co wpływa na jego Nie, obecne w tym życie. momencie nie, to jest Rodowo uchylone. Edytka usuwała, więc i u niego też już nie powinno nic być U takiego. niego rodowo niczego nie ma. U niego jedynie tutaj strach Trzyma przed to poczucie sprawczości u siebie. Pokaż mu, jak robić tak. sobie ochronę. Tak, Ochronę, gdyby tata chciał go prowadzać do ja kościoła. wszystkim pokazuję, jak robić sobie lusterko, żeby to się wszystko odbijało i ochronną bańkę wokół ciała, gdzie rzeczy negatywne wracają automatycznie do nadawcy tej Dokładnie. informacji, czyli Także bez on. względu na to, gdzie by przebywał, czy nawet by go Tak. tata do kościoła zaprowadził, to nie, na niego ta energetyka nie będzie wpływać. I Kamilowi też, jeżeli chodzi o Tak. to, tutaj też ochronę, żeby sobie zrobił razem z Adytką. Ona też wie, jak sobie lusterko wpisać i jak sobie zrobić ochronną bańkę, żeby ją nie Zgadza się. dotykało. Bo nie mamy tutaj czegoś takiego mocy sprawczej na tyle, że mamy to, że ktoś powie, co powie, no powie, ale to na ile nas to dotknie, zależy od nas, tak? Od nas, dokładnie. A ma prawo się Problemem odbić. nie jest problem, tylko podejście do Tak. problemu, tak Ma naprawdę. prawo się odbić i wrócić do adresata. Tutaj jeszcze musi pamiętać Edytka subtelna, żeby wspomagać się fizycznym takim oczyszczeniem domu za pomocą albo białej szałwii, albo liścia laurowego, albo wiązki lawendy, kadzidełka sandałowego w takich momentach, kiedy poczuje, że czuje dyskomfort, czy że coś energetycznie jest zgrzyta w tym domu, więc sobie może zrobić takie oczyszczenie. Jeszcze Edytka mogłaby pójść, Asiu, do domu i fizycznego Tak. oczyścić mieszkanie, w którym Tak, mieszkają z dziećmi. wręcz powinno, tak. I mogłaby zrobić przekaz jeszcze ojcu dzieci z tej sesji, bo na pewno by mogło się mu to też przydać, mogłoby to poprawić relacje, jeżeli chodzi o opiekę nad On dziećmi. też przyjmuje ten przekaz. Niezupełnie potrafię powiedzieć w tym momencie, czy się odnosi do tego pozytywnie czy negatywnie, ale nie neguje tego. To jest najważniejsze. Więc na pewno będzie nad tym myślał i on wie, co ma z tym zrobić w tym momencie. Super. I mieszkanie jest czyszczone. Bardzo dużo wpływów istoty świetlistej, bardzo dużo wpływów innych istot podpiętych pod tą istotę, które narobiły śladów w domu, zastraszyły dzieci tak naprawdę i Edytkę trochę też. I no niestety jeszcze ślady pani, która wykonywała pracę ezoteryczną. Tutaj ta pani typowo swoimi oczami, tak jakby nazwałabym to, że śledziła to mieszkanie. Widzę głównie jej twarz i widzę jej twarz z oczami, czyli ona patrzyła na to, co się działo. No, tutaj szukała sobie kogoś, na kim mogłaby żerować, bo inaczej tego nie nazwę. Więc czyści Edytka, subtelna, czyszczą chłopaki.
swoje miejsce zamieszkania. I Kamil, i tutaj Michałak. I wszystko też, jeszcze ta energetyka będzie się układać, bo to głównie Michałek miał taki największy problem. Może też być tak, że on jeszcze będzie z mamą posypiał, ale przede wszystkim powinien przestać bać się być we własnym domu, być sam po ciemku. No był po ciemku, a ktoś do niego wiecznie mówił, czyli on tutaj no, nie czuł się bezpiecznie, nie mógł się czuć bezpiecznie, ale to się zmieni w tym momencie, bo tej istoty już nie ma. Nie ma. Pamięci o niej też, ślady w domu są poczyszczone. To Asiu, teraz Edytka Subtelna razem z chłopcami idą do przyszłości najbliższej, pół roku do przodu. Zobaczmy, jak teraz widzą siebie na nowych warunkach. Inaczej to widzę. Troszkę mi się Mordka śmieje, bo widzę tak jakby Edytkę, że ona poznała sobie tutaj jakąś osobę. I widzę, tak jakby odbieram jej uśmiech, odbieram jej energetykę, że jej się ta znajomość podoba, się rozwija. Przede wszystkim, co najważniejsze, ona nie czuje się zagrożona w żadnym tak, stopniu. Dokładnie. Nie czuje się z dyskomfortem w żadnym stopniu, czyli tutaj pozwala tej znajomości rozwinąć się. Dzieciaki też widzę, że lepiej, spokojniej. Finanse, no problematycznie tego nie widzę, także odblokowują się. To trochę śmiesznie wygląda, bo tak jakby Edytka na takim rozdrożu emocjonalnym, ale bardzo pozytywnym się znajduje, więc ona wie, że zagrożenia nie ma, ale kombinuje z jakiej strony, także to, aż mi się Mordka uśmiechnęła, bo to po prostu widzę uśmiech jej w tym momencie, także poradzi sobie naprawdę dobrze i nie widzę na przyszłość, żeby korzystała z takich metod pomocy, takich jaką bo nie miała ma takiej potrzeby. Poprzednio, nie będzie miała takiej potrzeby i już widzi, co tam było nie okej, także ona się trzyma z daleka i życie płynie spokojnie, płynie bardzo stabilnie, także wygląda to sama naprawdę pisze dobrze. Swój scenariusz. Tak. Na własnych napisała warunkach. Swój scenariusz, dopisała to, co w tamtej księdze poprzedniej życia było niedopełnione i ktoś tam próbował to zapisać. Ona w tym momencie napisała sama. Pięknie. To prawda. Czy Edytka Subtelna chciałaby już oddelegować chłopców do siebie, do własnych przestrzeni? Chłopców tak i mamy jeszcze tutaj Arię, czyli... Arię to on sobie odchodzi... On, to znaczy on tak właśnie, słuchaj, jeszcze czeka, mówi, że pójdzie na końcu. No dobrze, to razem z nami To pójdzie. Znaczy jest to byt, który ma możliwość wyjścia w eter, bo nie jest tutaj pójdzie w eter, złośliwy w żaden sposób wobec ludzi ani ciał subtelnych, więc on tutaj ma możliwość taką. On czeka tylko tak jakby na wyjście Edytki, czyli na osobę, którą chronił, czyli tutaj przekaz... No, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, Dorotka, bo on ma coś do przekazania tutaj Edytce. No to niech wali. Mówi tutaj, że żeby zawsze pamiętała, że przyjaciół ma się nie tylko po materialnej stronie. To prawda. I że on jej nigdy nie zrobi nic, żeby nie patrzyła na jego rasę, bo to jest mylące, patrzyła na jego uczynki i zawsze będzie obserwował i w razie czego, jak chcesz porozmawiać z nim, możesz z nim porozmawiać, on z tobą pogada. Wesprze, podeprze i też się miło uśmiecha, także dziękuję pięknie za taką możliwość, że też mógł wypowiedzieć się w tej kwestii. A bardzo proszę. Tak. Dobrze, czy chłopcy wyszli? Tak, wyszli. Dobrze. Mają własne przestrzenie wykreowane, także jest ok w tych przestrzeniach. Czy ciało subtelne Edytki chciało przekazać coś Edytce fizycznej? Przede wszystkim chciałoby ją bardzo mocno przytulić, bo ciało tutaj subtelne wyskakuje wręcz z rękami do niej i mówi, że nie jest sama. Sama nie jesteś, nigdy nie byłaś i nie będziesz. Pamiętaj zawsze, że masz możliwość komunikacji.
zasilenia mnie, a ja ciebie, czyli jesteśmy obie dla siebie tutaj wzajemnie i życie tobie się polepszy, bo tak sobie zmieniłaś tą swoją ginię, czyli ciało subtelnie ogólnie jest wdzięczne. Wdzięczne też za taką pierwszą możliwość rozmowy, a także za wykonaną pracę. To prawda, Dla nich bardzo obu. piękną pracę wykonały dziewczyny. Tak, przepiękną. Widzisz, Asiu, żeby pracowały czakry prawidłowo w ciele fizycznym i subtelnych To ciałach? znaczy są czakry pracowały już wcześniej w miarę prawidłowo, nazwałabym to w miarę, bo dzięki tutaj Ewie, czyli temu bytowi, te czakry nie były wyłączone, tak jak próbowała zrobić ta pani, która wykonywała pracę, bo jej zadaniem było też wyłączyć czakry i przepływ między ciałami, żeby tak jakby przypisać ciało fizyczne do siebie, czyli tutaj nie udało to jej się. Czakry pracują, jest tutaj, mamy tutaj cyjan, kolor przepływu energii między ciałem energetycznym a fizycznym, czyli jest Jest prawidłowy kolor. prawidłowo. Tak. Piękna cyjanowa energia bijącego błękitu płynie, także jest okej. Dobrze, w takim razie wychodzimy wszyscy z przestrzeni Edytki. Razem z Ewy. A on też idzie, tak. Tak, każdy wychodzi do siebie, Asiu, rozłączamy się z całą energią tej sesji. Rozłączamy się ze wszystkim i ze wszystkimi całkowicie. Bierzemy sobie energetyczny prysznic. Wracamy do własnych frekwencji, z którymi czujemy się w tym momencie najlepiej. Same ze sobą. I wracasz, Asiu, do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. I na trzy powracasz całkowicie do swojego fizycznego ciała, pełna energii, kreatywna, radosna. Jeden, dwa. I trzy. I dzień dobry. Ponownie. Dziękuję, Dorotka, że nie przedłużyłaś tej dwójki. Nie, no nie, wiem, ta dwójka to Jestem jest. ci wdzięczna, lubcimy Wiem. cię, Mako. Masz buziaka, tak. Dziękuję. Jak ty mi tak Edytko. przedłużasz tą dwójkę, to mój łeb leci w jedną albo w drugą Wiem, wiem, stronę, no wiesz, musiałam to ci tego tyle. robić dzisiaj, wiesz? Edytko, włącz mikrofonik. Tak, słoneczko nasze, kochane, siedzi tam, zobacz. Uśmiech się pojawił A uśmiech się pięknie. pojawił, beautifulna jesteś w ogóle, Tak. tak. Nogi mnie nie bolą. O, widzisz? Miałaś No. naprawdę grubo, miałaś grubo. Oj, miałaś, miałaś, kochana.